The stage is set. How many lies would you tell to be human? Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony, Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale Zagrajmy w Lies of P. Udało mi się pokonać tą wielką marionetkę, tego cholernego klauna. Oczywiście spokojnie, wszystko jest nagrane i możecie to zobaczyć właśnie teraz. Widzimy się ponownie,
kiedy już właśnie zobaczyliście. Za chyba trzecim podejściem udało mi się go pokonać po tej przerwie, co myślę nie jest takie złe. Biorąc pod uwagę, jak pośrednio szło z nim. No cóż, to już kwestia sporna, prawda? Czy poszło łatwo, czy poszło ciężko. Ja tam powiem, że łatwo by było mi nawet fajnie. Choć no, nie powiem, jak już go tak wziąłem fajnie poniekąd, że pośrednio z zaskoczenia. W ogóle go nie chciałem zaskoczenia. Jak zacząłem w niego odpowiednio wykorzystać też te przedmioty rzucane, no to naprawdę fajnie udało się to pokonać. Mamy. Zobaczmy, co takiego się tu kryje. Tu się nie kryje nic. Tam jest przedmiot jeden. To szkoda, że ta kula się nie pojawia, bo z chęcią sam bym ją zepchnął tutaj na tego typa. No ale trudno się mówi. Zmiennik Legionu. A, mech trochę akurat. Okej, tutaj coś jeszcze jest. Okrąg gwiazdy. No to też taki trochę mech. No i to tyle. Okej. No to... niedużo było do sprawdzania. Dobra. No to ostrzymy broń w takim razie, to pełna. No i lecimy tutaj do opery. Zobaczmy, co takiego się w niej kryje. No, sporo marmuru tu jest, widzę. Gemini, odezwiesz się? Coś powiesz? Jakąś ciekawostkę na temat tego miejsca? Okej, nie wiem, prawda? Spoko. Tu jest król, widzę. I mamy dwie ścieżki. No dobra. A puka specjalnego oczyszczenia. O, fajny ambient. O! O nie! Nie! Serio? Akurat zakłócenie muszą mieć? Dowiedziałem się, że zakłócenie to jest permanentna, to jest natychmiastowa śmierć, jeśli ten pasek się nabije, więc trzeba go unikać jak... Dobra, tu jest krew. Ciekawe. O właśnie, widziałem jakieś sznureczki, kurde. I patrzcie, tu mamy w ogóle... Co to kurwa jest? Ktoś chyba za bardzo się naczytał Władcy Pierścieni i próbował chyba szalobo otworzyć, tylko trochę mu to nie wyszło. O, kamień nowy przymierza, spoko. Kolejne... Prawie przywidziało mi się, Chryste. Kolejny upgrade specjalny, czy kolejna możliwość ulepszenia specjalnej broni. O, takaś cwana! Żryj! Ładuję. Okej, na szczęście to ma swój zasięg, to nie jest obszarowe. Dobra, wróćmy. Jest obszarowe, ale ten obszar też swój zasięg, a nie tak, że to momentalnie będzie biło dookoła. Zrobimy normalnie. Jak to kto w ogóle wpadł na taki pomysł? Geppetta, mam nadzieję, że to nie jest twoja inwencja. Bo jak tak, to masz naprawdę nasrane w bani. Tu jest przejście. Tu nie przejdę. Coś by tu było w ogóle? Chyba nie. Ale tak, dla zasady sprawdźmy. Co się tam kryje? A właśnie, jeszcze kwarc mam do wydania przecież. Ognia trochę. Zbiornik Legionu, spoko.
Dobra, jeszcze nie będę leczenia zużywał, ale widzę, że to jedno mi zeszło za fliko. To mi się akurat podoba. Dobra, widzę, że ta eksplozja ma większe znaczenie, tak naprawdę. Ognia. No. Ale powiem wam... Fan jest tym akurat to, że samo to... Samo to walnięcie tej eksplozji w sumie nie bije dalej. Seriously? Spróbowałem. Jakim cudem? To już za darmo nie zeszło. Rzucone ogniwo i fragment jasnego ergo. Okej, okay, nawet fajna rzecz. Dobra, teraz zużyję sobie tutaj trochę Legionu. Może jeszcze jeden. Dobra. Też może zużyję Legionu. Naładuję właściwie. Zużyć to już go zużyłem. Jako, że widzę, że nawet w miarę i zbieram ten zbiornik Legionu, no to warto to nam bieżąco napełniać. I nie polegać tylko na tym, że właśnie z pasywki, którą mam już pakowaną, będę się odładowywał. Czy będę raczej sobie odładowywał ten Legion. Okej, tak już mam sobie. To jest dziwne, bo spodziewałem się, że coś mi wyskoczy na plecy na przykład. Ale... Zasobnik zakłócenia. Spoczy. Porażenia, przełamania i zakłócenia. Belfort. Okej, okay, spadają mi przełamanie i porażenie, ale wzrasta zakłócenie i jest lżejszy. Okej. Okay. Weźmy sobie. Może się przydać. A, punkt, czy ergo, które zdobyłem za tamtego bossa, wydałem sobie... O, świetnie. Lalkę słuchać. O! Okej, to nie dziecko, nie lalka, to babka! To... Ty! Szkarłatna su... Czekaj! Pokaż mi ten medalion od tej białej damy. Tu. No jak nic, to jest ona. To jest ta Adelina. Dobra, zaraz z nią pogadamy. Wydałem sobie te ergo na, po pierwsze, uzupełnienie trochę mojego kramu, jeśli chodzi o rzucadła, oraz na punkt umiejętności w potencjał, żeby mieć większe obciążenie. Dobra, nic tu nie ma, poza nią. Dobry? Who are you? You're not a puppet. Are you here to listen to my music? I can't sing anymore. This petrification disease took away my songs. Riddles. I was fooled by him. He said this place was a shelter. Patricia, I'm so sorry. Oh, Patricia, I'm so sorry. I'm parched. Just a taste of fruit. Dajmy, czemu nie? Oh, thank you! Oh, this is the sweetest apple I've ever had. I can't stop death from taking me. But I have enough strength to confess my sins. Can you listen to my last confession? Patricia, I coveted your voice. If I can't match it, then even if I have to break you, Adelina Corday must have it all. I know it's wrong, but still, I love you. I know it's wrong, but still, I love you. I know it. Okej. Okay. Co, teraz wrócę za jakiś czas i ona zginie? O, to se ktoś wymyślił, widzę. O, ej ty, ale tu nie ma zejścia w ogóle na dół.
Oj, tam jeszcze jest boss! Okej, ciekawe. Brennan tu jest sama, no nie wiem. Kto wie, może się skończy na tym, że tu wrócę za jakiś czas i będzie tak jak z tą... od arcybiskupa. Czekaj, jak on się zwa, bo mam dalej to wspomnienie. Cecil. Wróćmy, ona też się w taką pokrakę zmieniła, jakoś się Cecil zmieniła. Tego takiego potworka. Udał? Okej, tu jest chyba przejście dalej. Tak mi się wydaje, tylko jak tam zejść? Ewidentnie nie z tej strony. Chyba, że... Nie. No, na upartego by się dało. No, tylko oczywiście blokuje mnie niewidzialna ściana. Chyba, że... Czekaj. Nie, nie mogę przeskoczyć. Szkoda. Dobra, no tego nie ma co klikać, bo to jest do otworzenia od drugiej strony. Zresztą widać, że tam jest skrót, że tam odblokujemy skrót, pójdziemy sobie po desce i możemy iść do bossa. Tylko jak ja mam dojść tam dalej? A tu jest przejście, kurde, ale nieźle schowane. Nie widać było na pierwszy rzut oka. Po prostu ja byłem na tyle ślepy i nie zauważyłem. Też opcja. Do tyłu! No kurde, zakaszlałem na ciebie. Ej, tylko mi nie uczy, że ona będzie tak spawniła. Jezu, czemu ja sobie nie umiem bloku wyczuć na nim? No! Mam zakłócenie, kurde, wysoko. Jeszcze mi teraz się jak debil dał teraz zabić. Żegnam. O jasne, pewnie, wskoczę jeszcze. Wchodzi ruch, pałpa. Dobra, zamknij. Co? Nie! Nie gadać, że jest odporna. No, dobra. Walnęła po prostu nie tam, gdzie chciała. Nie chciał, gdzie... Walnęło nie tam, gdzie chciałbym, żeby walnęła. No! No ty kurwo jebana! Ja pierdolę! No, nie wierzę po prostu. To jest kolejny przeciwnik, którego kurwa nienawidzę. Schowa się za przydupasami, a sam będzie ci walił jakieś debuffy, kurwa. Zakłócenie. Do zakłócenia dochodzi wskutek nagromadzenia obrażeń zakłócających. Kiedy wskaźnik obrażeń zakłócających się wypełni, bohater natychmiast umrze. Aby pozbyć się obrażeń zakłócających, zanim zginiesz, korzystaj z ampułek oczyszczenia. No, tylko oczywiście nie ze zwykłych ampułek oczyszczenia, bo zwykłe są zbyt chujowe. Muszę używać ampułek specjalnych. Tylko niestety, tych ampułek nie mam dużo, mam ich tylko sztuk 5. No ale... Lepszy... Lepiej wykorzystać, niż dać się zabić. Dobra, tak, z drugiej strony już nie sprawdzamy, bo tam już było garnione. Chociaż, kurde, tak z czystej ciekawości bym zobaczył, co tam teraz z tą... Ooo! Dobra, czyli ona sama nic nie robi, tylko musi być jakby podlinkowana do tej... Larkarki, powiedzmy. To ja wtedy biję zakłócenie. Kurwa mać, wypierdala się ze mnie. Gorące powitania z kratu. Serio, kółko zębate? Dobra, ona w sumie się stąd nigdzie nie rusza. Ona raczej nie zespawni sobie nowych, więc niech tam sobie stoi. Ja to odzyskuję swoje ergo. No i idziemy po...
tą babkę, chociaż czekaj, to zanim pójdziemy, to rzućmy może w nią tym. Bo ja wiem, marionetki się z kwasem nie lubią. Japa! Ładnie. Ha, where the block? Dobra, czyli zamysł tych małych jest po prostu byciem zbuffowanym przez tą coś. A potem walenie zakłóceniem. Spoko. Na szczęście widzę, mogę się w miarę pozbyć tej większej babki, choć też nie bez większych czy mniejszych trudności. Aż się prosiło, żeby to zniszczyć, no ale nie tym razem. No to też nie. O, ciekawe co tu się stało, co nie? Okej, ciała nie sprawdzimy. Spoko. Nie wyjdziemy. O! Na przejścia. Sprawdźmy najpierw to. O, i się opłaciło. Czy mam tak w dupie, ale mamy jakąś skrzynkę. Amulet techniczny. A, jesteśmy pod tym. Okej. Okay. Dobra, sprawdźmy ten amulecik. Amulet techniczny. Technika plus 4. Istnieje niezliczona ilość zdolności i technik tropicieli. Marynetka wyposażona w amulet z zapisami wszelkich metod walki była jednak w stanie wynieść się na nowy poziom. Okej, no nie potrzebuję sobie podbijać techniki. Na razie, na bynajmniej nie amuletem. Więc ja pierdolę, co to kurwa jest? Urażenie! Super! To jeszcze gorzej! Dobra, ampułka. Jezu, się ustawiła w taki debilny sposób! Do tyłu, do tyłu! Dobra, żryj! Zajebiście! Okruch gwiazd! Za takie gówno tylko okruch gwiazd dostałem! No to jest jakiś żart! Aż mi szkoda, kurde, tego, no ale trudno. Dobra, zamiast tego, co by se wziąć? Może tego termita. Czego pilnowała? O, sejfu! Okej. Okay. To co jest w sejfie? Kwarc? Kill of Explosji. Okej. Okay. O, ale to jest też jedna z tych broni, która ma ogar przy sobie. Zobaczmy. Duża broń obuchowa. Palący cios, szarża, wyskok i pionowy cios. Cięciu w dół towarzyszą obrażenia od ognia zadawane otaczającym wrogom. Po ataku broń tymczasowo otrzymuje... O, fajne, czyli atak jest do trzeciej podpalenie broni, spoko. I zmniejsza zużycie energii, ej, to jest fajne. Kill of Explosji, broń będąca niegdyś narzędziem górniczej marionetki robotnika... Boże... Broń będąca narzędziem górniczym marynetki robotnika z kompanii. Przymocowano do niej ładunek wybuchowy, którego zadaniem jest rozbijać twardą skałę w kopalniach Erga. Pytasz, dlaczego używam jako robotników tak drogich marynetek? Bo kiedy ludzie eksplodują, wszyscy się denerwują. Aha, ale jakby wydajesz więcej pieniędzy na marynetki, więc czy to jest worth? Rękojeść Kilofa jest solidna i ciężka. W końcu została wykonana z myślą o marionetkach, nie ludziach. Nikt nie wie, ile marionetkowych robotników zginęło w tym wybuchu. Oczywiście nikt poza marionetkami. Okej. Okay. Duża broń obuchowa. Dobra, widzę ataki podobne do tego. Ataki podobne do tego wielkiego klucza.
że klucz bije tak bardziej z tego, spod siebie. Ale jak mówię, podobne. Ale kurde, to jest też broń, którą z chęcią bym sobie wykorzystał. Chociażby dla testu, tylko może najpierw ją upgrade'no, bo na takich obecnych obrażeniach to raczej byłaby trochę słaba. Więc dobra, na razie wracamy do tej rękojeści, oporka i tak dalej, ale to jest broń, którą z chęcią przetestuję. O, i tu jesteś pod spodem, spoko. Dobra, to jest do otwarcia, czy... Tak, ale od drugiej strony. Niestety. Kolejny trup. Co jest tutaj? Dla legendarnej aktorki Adeliny Cordey jej piosenki były uwielbiane nawet przez tych, którzy zazdrościli jej sławy. No jak ktoś dobrze śpiewa, no to ciężko jest go nie lubić. W sensie, dobra, może... No, lubić ciężko, nienawidzić łatwo. O, to jakiś skrót. O, czy to jest ten skrót, o którym myślę? Ja, dobra, czyli to jednak nie był ten... A nie, tu jest ten skrót, dobra! Okej, to mamy proste przejście, ale kurde, co tam za boss się będzie krył? Cyrk? Chociaż czekaj, chyba się domyślam, jaki boss tu może być. Zobaczmy tylko na szybko, co się tutaj kryje. Słyszę chyba tą wielką marynatkę. Skoro walczyliśmy przed chwilą. Aha. To jest inne piętro. I oczywiście inna część opery, więc... O, świetnie. Przydałoby się to sprawdzić. A to przyda się otworzyć. I teraz... Dobra, to jest które przejście? To jest na wejściu zaraz? To jest tutaj, dobra. To jest tu. Kolejny save! Lubię to! O, super! Jeszcze te... Super! Babsztyr gdzieś na górze, a nawet na tych tutaj może wpływać. Super! Ale jeszcze widzę, że on w ogóle wszystkie manetki buffuje, nie tylko te... To świetnie, tego potrzebowałem. Ale przynajmniej warto wiedzieć. Przy okazji tego wiedziałem, ale warto wiedzieć, że on buffuje wszystkie. Niesamowita kolekcja Veniniego. Rozszerzyć ofertę sklepu Pulcinelli, to mi się podoba. Zobaczmy, to będzie tutaj. Nie, to będzie tutaj. Luksusowe pudełko na kolekcję opatrzone symbolem Veniniego. Przebywający w hotelu Pulcinella z pewnością zna jego niezwykłą wartość. Będąc najzamożniejszym człowiekiem w kracie, Venini zasłynął jako kolekcjoner szalenie luksusowych dóbr. Kolekcja Veniniego to obszerny zbiór ekskluzywnych przedmiotów, jakie zgromadził. Okej. Okay. Czyli mamy sekret i skrót odblokowany. 6000 erga, to trochę ryzyko, ale dobra. YOLO, spróbujmy z nim zawalczyć. Fajne są te rzucadła, naprawdę. O, no chyba nie! Sorry, albo walczymy solo, albo spierdamy. Że nie, za łatwo by było. Zobaczcie chociaż. Okej, nie poszło tak źle. W ogóle to miał być facet czy baba? Wyszła trochę baba z wąsem.
taki transgender trochę, nie? Tak, plus minus. Dobra. To jest chyba w ogóle zamknięty odcinek, tak mi się wydaje. W sensie to nie ma nic dalej, bo to do tego piję. Ogień. Ogień. Serio nie pali się? No come on. Dobra, chcę się jej pozbyć stąd. Bo to ona jest tu problemem. Pal się na popiół! Tak sobie od Illidana ukradnę tekst. Nie, 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 nie! Lecz się! Może znowu ten błąd popełniłem! Znowu ten błąd popełniłem! O, pięknie, za darmo wyleczony, to mi się podoba. Ja pierdzielę znowu, ale teraz mnie Fuchs po prostu uratował. Co to miało być? Zdycha. Tego czego brakuje, żeby ona na koniec jeszcze eksplodowała tym. Okej, okay. O, skrzynka kolejna, to mi się podoba. Zapiski z eksperymentu. Ciało obiektu doświadczalnego? O, chyba zapiski alchemików. Jest lepszy niż myśleliśmy. Wartości wskazują na wskazujące jego koordynację z Ergim, fizyczną wrażliwość i zdolność adaptacji do modyfikacji przekraczają oczekiwania. Nie mogliśmy sobie wymarzyć lepszych wyników. Zostało tylko podjąć decyzję. Nie cofnę swojej zbrodni, nie żałuję jej. Siedzę w tym zbyt głęboko, aby żałować. Jestem gotowy na los Boga bądź diabła. Mam jedynie nadzieję, że dzięki tej zemście właściciel tego ciała zazna spokoju. Pokoju, znaczy się. Być może ta modlitwa to ostatni okruch ludzkości, który we mnie pozostał. Okej, okay, czy to jest jakiś foreshadowing bossa, czy... Jakaś inna skrzynka, takie jeszcze... Nie otwierajcie takiej skrzynki. Co jest w środku? Wysadzany klejnotami zaszyfrowany pojemnik! Lubię to. I dobra. I to będzie po prostu od dodania Weniniemu, co nie? Tak, nawet są identyczny opis z poprzednim. Ale kurdes. O! O, dobra, czekaj, czekaj. Dobra, raczej przeżyję upadek. Come on, serio? Jak ja nie trafiłem? Aha, okej. Okay. Nie musiałem w ogóle skakać. Wystarczyło... O, to jest w ogóle motyl. Zaczęło po prostu przejść tutaj. Zbiornik Legionu. Dobra. Średnio Warf to było. No, chyba was posrało. I zabij motylka, jak musisz jeszcze się staskać z tymi cwaniakami. Teraz szybko kamień. A dobra, widzę, że motylek tak średnio chce uciekać. Serio, korba techniki? No come on. Siedzimy elektryczności. Dobra, ale wracamy na początek, widzę. To mi się podoba akurat. No i dobra. Dobra, to wróćmy się teraz. Jeszcze jest to drugie przejście. Ej, ale kurde, jestem naprawdę zadowolony, że się tędy przeszedłem. Tutaj teruję broń. Nie wiem, czy będziemy walczyć z tym bossem w tym materiale. Chociaż kto wie. Tutaj jest zejście. Byłoby to nawet interesujące, zobaczyć, no dla was z dwoma bossami, bo dla mnie
dobrać, dobra. Dla mnie dzisiaj też miałby miejsce druga walka z bossem, tylko nie w taki sposób, tylko że po prostu miałbym teraz dwie walki takie osobne jakby od tym, co nie? Nie, czekaj, przecież to wszystko zwiedziłem. Dobra, no to nie. To nie muszę zostawać. Nie, nie! Nie to chciałem wykorzystać. Dobra. Wracamy się do hotelu w takim razie. Mamy tam kilka rzeczy do oddania. Jezu, ale mi szkoda tej ampułki teraz. I'll use my power to help you. Dobra, myślałem, że coś powie nowego, ale nie. Dobra, zanim pójdziemy do Pulcinelli, oddajmy Wininiemu ten pojemnik. I always welcome friend. Odszyfruj mi to, proszę. No trouble at all. I almost consider it my oldest hobby. Trust me, I won't let you down. There we are. A deciphered cipher just like, well, just like I used to make. If you ever need me to help you decode another message, I'm at your service. Okej. Okay. Odcyfrowany, wysadzany z klejnotami pojemnik. Rozkazy. Przyjrzeć się terenowi na krańcu klifu ulicy przy kracie centralnym, z którego jest dobry widok na ocean i sławne miejsca w mieście. Załącznik. Skrócony raport z tamtego okresu, załączony na znak zaufania. Błagam, zapłacę ile chcesz, tylko mnie wypuść. Zapewnienie ci ochrony to mój obowiązek, słuchaj poleceń. Wszędzie są marynetki, dokąd mam pójść? Najpierw krat centralny. Jeśli nie chcesz, nie zdołasz uciec, ruszaj do katedry świętego Frangelika. Arcybiskup Andreus przyjmuje uchodźców. Czy my przeżyjemy? To już w rękach Boga. Na wszelki wypadek zakopałem dodatkowy sprzęt na plaży przy stacji kolejowej. Pozwoli dokonać napraw. Liczymy na ciebie. Melampho. Okej. Okay. Ciekawe, czy mogę się teleportować do tego Stargazera, bo z chęcią bym to teraz sprawdził. At the house of Vanini, even Price... Dobra, to jest gadu-gadu. Master Vanini carefully curated this collection box himself. With it you have returned to us what was stolen. You have our gratitude. The house of Vanini always keeps a few special items in the private reserve, sir. Only for our more discerning patrons, of course. Okej, fragment jest nowego ergo. The House of Vanini. I co się nowego dodało? Zobaczmy. Kolejne korby. Sztylet mordercy tyranów. Miazga. Tymczasowo zwiększa szanse na kryta. Szybkie pchnięcie przed siebie. Zobaczmy. Sztylet używany do podstępnych ataków. Popularnych wśród żyjących na ulicach biedoty. Żyjący na ulicach biedoty. Głównie zaprojektowano tak, aby wyprowadzenie pchnięć nikomu nie sprawiało trudności. W slumsach najważniejsze są zdolności. Nawet najpotężniejszy tyran nic nie poradzi na nóż w swoich plecach. Rękojeść, skórzany chwyt rękojeści, sprawia, że plamy krwi nie są aż tak widoczne. W slumsach szanse ma każdy z odpowiednią siłą i umiejętnościami. To jak długo uda mu się utrzymać władzę, jest drobną kwestią. Okej, okay. Wykupmy sobie. Wielowarstwowa wyściółka. Kupę też to. Amulet rzeźnika truchy. Zwiększa obrażenia zadawane truchłą. No, do kolekcji możemy kupić, choć tego nie będę wykorzystywał. Nie potrzebuję tego aż tak bardzo. Kamień szlifierski nieugiętość. I kamień szlifierski kwas. Okej, okay, ten wiadomo. Daje kwas, a tutaj poprawia wydajność gardy. Bueno, z wielką chęcią. Wezmę oba, tylko drugi oczywiście muszę. Drugi potrzebuje jednego erga. At the house of it. Tak, 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 tak. I kwas. Dobra, mógłbym też teraz te korbki powykupywać, ale akurat one to sobie tutaj mogą być. Dobra, zobaczmy ten sztylet. O, to jest sztylet? To jest trochę za duże na sztylet. To jest prawie miecz. Zobaczmy opis tutaj.
Nienawidzę błękitnej krwi. Nienawiść stała się moją siłą i celem i pchała mnie naprzód. Okej, okay, ale ja tam podziękuję. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. Okej, bardzo szybkie ataki. Spoko. Wypalamy to. Wydaje mi się, że ważniejsze trybem to są te takie właśnie dodatkowo białe te. Takie białe trafienia, widzicie? Właśnie, walę raz. O, teraz to jest takie białe, widzicie? O, teraz jest zwykłe, a wcześniej były takie białawe. Byłoby to. Okej. Okay. No nie powiem, fajna nawet broń. Bardzo, bardzo szybka, tylko niestety też bardzo, bardzo krótka, przez co może trochę to ugryźć, jeśli będzie chciało się walczyć. A wytestujmy jeszcze tę broń. Tak na właśnie popetach. Okej, okay, silny cios. Pchnięcie. Dobra, tutaj cios taki sam, jaki mamy tej głowni. A zobaczmy teraz te buffy. Dobra, to... Dobra, chyba zużycie energii z tego, co kojarzę. Zobaczmy, czy się mylę. Tak, oszczędzanie energii. Zobaczmy teraz ten atak głownią. No i faktycznie, fajnie to wygląda. To nie powiem, fakt, że broń jest mega wolna, trochę mi akurat nie leży. Ale ogólnie walczy się dość nieźle. W sumie zawsze można, zawsze mogę tylko sobie te głownie zostawić, a na przykład wsadzić ją do... Na przykład tutaj, do tej rękojeści włóczni. Wtedy będę atakował szybko. Tylko czy to jest tego warte? Prośrednio mi się wydaje. Dobra, ulepsz broń. Tutaj co? No, byłoby mnie stać na plus 6, gdybym miał ergo, chociaż w sumie dalej mogę, bo wystarczy mi tylko... upgrade, czy wydać trochę erga z tego, co już tam mam. Kurde, kusi mnie trochę ten kilow, naprawdę. Z chęcią bym sobie go wykorzystał. Dobra, ulepszmy go. Okay, daj mu 1000. Czy to, na ile to wystarczy? Czy wystarczy na plus 6? Myślę, że chyba tak. A? No, na spokojnie. Księżycowy kamień pierwszej kwadry potrzebuje na plus 7. Ale proszę, leciutko jakbym sobie tylko podfarmił ergo, to byłoby mnie stać na plus 6 na tej glebie wzmacniającej. To jest spoko. W sensie, jedyny ból jaki mam, to naprawdę chciałbym testować niektóre te bronie, bo naprawdę wydają się fajne. Tylko niestety, dopóty ich nie ulepszę, chociaż odrobinę, to obrażenia są po prostu strasznie słabe. A to dość często może ugryźć mi w dupę. Zwłaszcza jak się już się na przykład przyzwyczai do tego, że na 2 ciosy moją glewią, czy tam na 3 jestem w stanie zabić takiego pomniejszego przeciwnika. A tu nagle mam broń, którą muszę go ciągnąć 6 razy, albo 10, żeby on padł, no i... Trochę jest lipa. Mamy jeden kwarc. Pytanie, co ja teraz chcę wziąć? Czy ja chcę iść tutaj, w kolejne ogniwo? Czy może tutaj? Czy tutaj? Bo tu bardziej się leczę. Tu mogę więcej razy użyć sześcianu. Bo tylko miejsce na pasie. No to akurat mi aż tak nie jara. Ale to... To naprawdę by się przydało, więc chyba najpierw pójdę w skrócony czas rodzenia owoców. Zobaczmy. Tutaj mamy coś na trzecim. Poprawia atak ręki legionu, kiedy masz więcej niż połowę. Okej.
Wydłuży czas działania baśniowego kunsztu opartego na efektach. Zwiększa obrażenia od zniszczeń zadawanych przeciwnikiem przy danej gardzie doskonałej. Poprawia atak ogłuszeniem ataków ładowanych. Okej, to takie średnie. Tutaj co mamy? Poprawia odporność na specjalne znamiony statusu. To by się bardzo przydało. Większy limit użyć ogniwa pulsu. Też dobre. Obniża redukcję odzyskiwania gardą. Dalej nie wiem, po co miałbym to brać. Obniża otrzymywane obrażenia, kiedy ogniwa pulsu są rozładowane. Czyli jeszcze większy defense. Dobra, zwiększenie ogniw pulsu 3. To mnie naprawdę interesuje. Co się tutaj dodało? Obniża redukcję wytrzymałości broni wraz ze wzrostem obciążenia twojej postaci. No nie gram ciężką postacią, więc podziękuję. Pozwala na szybkie używanie kamieni życzenia. No, takie pół na pół. Ładuje baśnie przy wskrzeszaniu. Okej, to jest niezłe. Stopniowo przywraca wytrzymałość nieaktywnej broni na wyposażeniu. No, też fajne, tylko no, użyłem jednej broni głównie, więc to mi się akurat nie przyda. I zobaczmy, co mamy tutaj. Kurde, to by się też przydało. Obniża cenę przedmiotów w sklepach. No, byłoby niezłe. Zwiększa efekt ładowania zbiornika Legionu. Dlatego to jest dalej oczywiście używanie tego zbiornika. A nie ta pasywka, którą mam tam wcześniej. Podnosi maksymalną liczbę dukatowych owoców na dukatowym drzewie. Kurde, też dobre. Zwiększa ilość erga zdobywaną przy eliminowaniu przeciwników. Też spoko. Ja pierdzielę, i co tutaj kurde brać? Bo wiecie, co jest najgorsze? Dopóki ja, jak ja teraz coś wybiorę stąd, a to i to bym chciał mieć. Tylko jak wybiorę jedną rzecz, to już kolejnej nie mogę. Nie w tym drzewku. Nie mogę w tym efekcie tego wykorzystać. Dobra. To weźmy na przykład... Dobra, owoców aż tak nie farmię, więc tego jeszcze nie potrzebuję zwiększać. Więcej erga za przeciwników, to mogło być dobre. Ale naprawdę bardzo jara mnie możliwość posiadania dodatkowego ogniwa pulsu, tak o. Więc chyba pójdę na razie w to. I dobra, kolejne dwa miejsca, to myślę pójdziemy właśnie w... Mniejsze ceny sklepu i... I tu... Nie, z tego już nie mogę. Coś tu mnie jeszcze zainteresowało. O, chyba w tą gardę doskonałą. No ale to dopiero jak zdobędziemy więcej kwarcu. W kolejnym materiale natomiast coś mi mówi, że przyjdzie nam zmierzyć się z bossem. Czy coś mówi? No na pewno przyjdzie nam się zmierzyć z bossem, bo mamy prostą drogę do niego tak naprawdę, więc... YOLO, jak to się mówi. Dobra, wejście do opery. Jeśli to jest ten boss, o którym myślę, czyli ten, który jest... w intrze, kiedy Pinokio tak się dociąga z tej linki, no to myślę, może to być dość intrygujące. Zwłaszcza na przykład na tę broń, bo która jest mega wolna, a nie wiem, czy na tamtego przeciwnika nie byłoby lepsze coś szybszego. No ale to się jeszcze przekonamy. Okej, okay, poprawka jeszcze musi wejść. Tu jest się energii w ogóle na tym młocie. Raz, dwa, trzy, cztery. 5 ataków mogę maksymalnie wykonać. Nieźle. Dobra. Może na wszelki wypadek wrócę sobie do glebi. Potem ewentualnie potestujemy. Ja się na razie wracam do hotelu. Wykupię sobie ten level w glebi. No my widzimy się w kolejnym materiale, w którym zawalczymy właśnie z tym bossem. I to tyle. Do usłyszenia. Cześć!